Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Miło mi jest Was poinformować, iż rozpocząłem współpracę z kolejną firmą. Nowa marka pojawi się na kanale. Będzie to marka Canyon. Na razie mam kilka fajnych akcesoriów dla graczy i będziemy po kolei je rozpakowywać i recenzować. Dzisiaj taki szybki rzut oka, ponieważ mam dla Was dwie myszki. Za chwilkę się im troszkę przyjrzymy. Oraz bardzo ciekawą klawiaturę o nazwie Hazard. Tak wygląda, za chwilkę jeszcze rzut oka na te akcesoria, natomiast ceny sprzętów Canyona sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc zapraszam do dalszego oglądania. Ok, moi drodzy, obiecałem Wam nieco bliższy rzut oka na sprzęty firmy Canyon. Canyon, jeśli chodzi o sprzęt dla graczy, dopiero w tej chwili, że tak powiem, rozpoczyna. Oferta nie jest jakaś bardzo szeroka. Mamy 5 myszek i 2 klawiatury, z czego 2 myszki mamy już tutaj. Najtańsza myszka w ofercie Canyona jest to myszka o pseudonimie Jedi. Cena podana na stronie producenta to jest $15, więc cena bardzo przystępna. Zobaczymy, jak się ta myszka sprawdzi. Jest to gryzoń, taki raczej dość niewielki. I też myszka bardzo prosta, o sensorze optycznym, bez dodatkowych przycisków bocznych, i tutaj widzę, że maksymalnie 1600 dpi. Druga myszka nosi oznaczenie Tyrant, jest to myszka już 2 razy droższa od tego Jedi'a, czyli jakieś $30, już troszkę większe dpi, 3200, i sama myszka też już taka troszeczkę bardziej zaawansowana, tak wygląda przynajmniej na bardziej spajrowaną. I ostatnia rzecz, klawiaturka Hazard. I ją jako pierwszą będę rozpakowywał, testował, więc rozpakowanie zobaczycie już niedługo. Jest to jedna z 2 klawiatur, droższa klawiatura. W przypadku cenę ustalono na jakieś $50, czy nieco ponad 160-170 zł, w zależności jak tam ten dolar teraz stoi, nie sprawdzałem, prawdę mówiąc. Natomiast klawiaturka wydaje się być ciekawa, ponieważ, moi drodzy, ma metalową podstawę aluminiową, ma też fajną podpórkę pod nadgarstki i ma jakieś na razie nieznane mi jeszcze bliżej klawisze, przełączniki, które wytrzymują do 20 milionów klików, więc bardzo ciekawa rzecz. Nie jest to klawiatura mechaniczna, natomiast co ona w sobie ma, tak właściwie postaram się dla Was dowiedzieć już do recenzji. Natomiast jak widzicie, zestaw startowy, że tak to nazwę, od Canyona całkiem ciekawy. 2 fajne myszki, bardzo niedroga i druga w przystępnej cenie, oraz ciekawa klawiaturka. Myślę, że testy będą fajne, no i dla Was też ciekawe. A więc po ceny sprzętów Canyona zapraszam do opisu filmu, a tymczasem pozostaje czekać na rozpakowanie i recenzję tych właśnie zabawek. Co będzie dalej, zobaczymy. Mam nadzieję, że przyjdzie kolejna porcja z akcesoriami Canyona i będzie jeszcze więcej fajnych testów. Pozdrawiam Was, cześć!